Czy jest coś, co chciałaby Pani zmienić w swoim wyglądzie? Czy coś Pani przeszkadza? Tak, szczególnie przeszkadzają mi te dwie krechy tutaj na czole. Dodatkowo troszeczkę tutaj pod okiem. Ewentualnie lekko można powiększyć usta. Lwia bruzda nadaje niestety takiego złowrogiego charakteru i dlatego chcemy się jej pozbyć. Natomiast kurze łapki marszczą tą delikatną okolicę pod okiem. Jak te zmiany się już utrwalają, potem ciężko tutaj o tą okolicę zadbać. Także bardziej też profilaktycznie tutaj zastosowałabym botoks. Może zapraszam Panią na fotel. Zaproponowałabym Pani botoks tutaj na okolice lwiej bruzdy i okolice kurzych łapek. Kurze łapki delikatnie ostrzykniemy też botoksem, żeby tutaj złagodzić tą okolicę. Proponuję również wypełnić troszkę tą środkową część twarzy. Widać u Pani tutaj delikatne już ubytki, które się zaczynają z wiekiem. Owal jest dobry, chociaż zazwyczaj, jeżeli tutaj nam zaczyna brakować tych tkanek, widoczne to jest w postaci chomiczka tutaj na dole twarzy. Delikatnie zrobimy usta. U Pani jest taki kształt litery M, taka mewa tak zwana. Jeśli chodzi o tą górną wargę, postaram się to troszkę delikatnie wyrównać, ale żeby też nie dawać zbyt dużo objętości, żeby się Pani dobrze czuła z tymi ustami. Zrobiłyśmy delikatnie policzki, odbudowałam tutaj tą ciągłość łuku jarzmowego. Podałam Pani 0,55 ml kwasu hialuronowego w usta. One teraz się wydają duże, ale przynajmniej 20-30% tej objętości zejdzie w ciągu najbliższych dni. Ostateczny efekt będzie widoczny po 2 tygodniach, kiedy kwas też się zaimplantuje. Musiałam troszkę popracować nad tą górną wargą. Była w kształcie litery M. To jest bardzo trudny kształt ust do modelowania. Myślę, że będzie ostateczny efekt bardzo ładny.